Ojcze, wzywałeś. Rozumiem. Zadanie wykonam najlepiej, jak potrafię. Dziękuję za zaufanie. Wesoło i po włosku, moi drodzy. Jest zlecenie, moja droga, na kurczaka w parmezanie. Kasia Lawin będzie oczywiście jak zawsze nam pomagać, bo to szef kuchni w restauracji w hotelu Amadeus. Żebym cokolwiek mógł widzieć, co się dzieje w kuchni, to oczywiście okular musi być tak, żeby ktoś naprawdę nie wziął sobie do serca albo do ucha, jak to woli, że tutaj mamy do czynienia z mafią. Moi drodzy, dzisiaj kurczak w parmezanie, dzisiaj po włosku się bawimy, więc będzie śpiewająco, smacznie. Wszystkie produkty są już gotowe do tego, żeby tego kurczaka zrobić, a zatem dwie piersi z kurczaka, mąka, dwa jaja i bułka tarta. Do przygotowania sosu marinara potrzebujemy jedną łyżeczkę oliwy z oliwek, jedną cebulę, jeden ząbek czosnku, pół szklanki czerwonego wina, dwie szklanki pire z pomidorów, no i przyprawy. Oregano, bazylia, liść laurowy, sól i pieprz, no oczywiście parmezan, a także mozzarella w ilości dwóch plasterków. Tutaj dosypię troszeczkę oregano, trochę bazylii, pieprz, trochę soli. Aby przygotować kurczaka w parmezanie, należy go obtoczyć w kolejności, którą pokazujemy. Mąka, następnie jajko i na sam koniec bułka tarta z parmezanem. Teraz będziemy obsmażać kurczaka. Polejemy troszeczkę oliwy z oliwek, to pierwsze tłoczenie, prawda, żeby nie było gorzkie. Wkładamy kurczaka, o, z jednej strony, tak. Chcemy, żeby kolor taki był piękny, złocisty. I nawet zaczyna pachnieć. I oczywiście, żeby to dopełnić, musimy dać te pomidory, o których już wspomnieliśmy na samym początku. One są takim dopełnieniem każdej włoskiej potrawy. Tutaj mam też fajną mozzarellę, położymy mozzarellę. Dobrze, no już jest prawie, że gotowe, idealnie. Teraz troszeczkę posypiemy parmezanem. Jasne, i jeszcze by się przydało trochę zielonego, czyli muszą pojawić się zioła. No, fantastycznie. Już jest gotowy. Prawie gotowe. Tak? A piec już jest gotowy, musi być nagrzany. Do jakiej temperatury? 160 stopni. 160 no stopni, tak więc w tak zwanym międzyczasie ten piekarnik musi być... Tak, jest 10 minut i będzie gotowe danie. Dziś kuchnia włoska. Bardzo szeroka, bardzo głęboka, bardzo długa. Każdy region we Włoszech ma swoje potrawy, swoje przyprawy i tak naprawdę moglibyśmy gotować się przez okrągły rok pewnie, droga Kasiu. Codziennie moglibyśmy jakąś potrawę przygotowywać i ona każda byłaby różnorodna, każda byłaby inna, bo Włochy, co region, to inne potrawy. Zresztą sama możesz coś na ten temat powiedzieć, bo również pracowałaś w kuchni włoskiej. Właśnie na południu co jest najbardziej popularne? Skorupiaki, tam mamy cytrusy, oliwy, gaje. Musimy się jeszcze mówić na włoski odcinek, bo to jest bardzo ciekawa kuchnia, w której występują i mięsa, i makarony. Tak. Włosi kochają makarony, no właśnie. A to wszystko, podobnie jak my, zielonogórzanie, uwielbiają podlewać winem, najczęściej czerwonym. No moi drodzy, jestem prawie gotowy, więc moi drodzy, z naszej kuchni bardzo tłocznej, włoskiej, podążam do szefa, aby, no właśnie, już się robi tłoczno, widzicie? Czas, moi drodzy, zamienić okulary i naszego kurczaka w parmezanie przedstawić szefowi. Do zobaczenia za tydzień.